Witam was wszystkich, bardzo się cieszę, że przyszliście. Ja też bardzo się cieszę, że tu jestem. To jest już w sumie moje chyba 10. wystąpienie na konfiturze, jak tak liczę, więc czas leci szybko. Dosyć szybko skończyły mi się tematy, o których miałem coś do powiedzenia, więc teraz mówię na tematy losowe, o których czasami mam coś do powiedzenia, a czasami nie. Ja się nazywam Maciek Prochniak i pracuję w Tołku. Nasze stoisko jest tam i bardzo zachęcam do odwiedzenia. No i w tym roku trochę powiem o transakcjach. W zeszłym roku mówiłem tutaj, w tamtej sali, mówiłem... O, jeszcze ludzie przychodzą, ale trudno. W zeszłym roku mówiłem o Springu, śmialiśmy się trochę z anotacji springowych i tak dalej. W tym roku już nie będziemy się śmiali, bo po pierwsze jestem już dorosły i będę poważny, a po drugie na następnym slocie będzie Jarek Ratajski i on to zrobi z takim naprawdę powerem, więc pójdźcie i posłuchajcie. Ale dzisiaj powiem tak naprawdę o jednej anotacji, za takiej bardzo miłej i przyjemnej, transactional, tak? To jest ta anotacja, która często pozwala nam spać spokojnie. Jak byłem kiedyś, no może już nie takim młodym, ale w dalszym ciągu gniewnym deweloperem, to postanowiliśmy zrobić system, który miał być dosyć wydajny, no i używając wszystkich nowoczesnych technik architektonicznych, czyli CQRS, event sourcing, NoSQL, taki, śmaki i owaki. No i nawet po wielkich bólach dowiedzieliśmy ten projekt, ale jednak kosztowało mnie to sporo zdrowia i nerwów. No więc jak w następnym projekcie już nie było takich strasznych wymagań i to był projekt na czystym, powiedzmy, Springu, jeszcze nie było wtedy Spring Boota, to było, pamiętam, dla mnie takie... Kurczę, takie miłe jednak uczucie, że na tym moim, no nie repozytorium i nie kontrolerze, na serwisie aplikacyjnym mogłem tą anotację położyć i tak w miarę spać spokojnie, już nie muszę się przejmować, kiedy te dane się zreplikują, a co będzie, jak będzie asynchronicznie, a co coś tam. Piszę do transactional i tak w miarę jest okej. Oczywiście do czasu, tak? Bo potem przyszedł taki moment, że już samo napisanie czegoś takiego nie wystarczało i trzeba było zagłębić się w bebechy. Mianowicie... To transactional ma jeszcze jakieś, nie daj Boże, parametry. I przyszedł takie wymagania, że jednak musieliśmy je zgłębić. I to jest ten najbardziej problematyczny parametr, czyli izolacja. I co tu, kurczę, wpisać? I wiecie, co jest najlepiej wpisać? Tak. Default. A skąd się bierze default? Z bazy danych. A skąd bazy dane wie? Baza danych wie? No, ma DBA-ów, to na pewno jest dobrze. To już nie nasz problem. No, ale okazuje się, że czasami jednak trzeba zgłębić, jakie te poziomy izolacji są. No i tak na szczęście w samym Springu to jest ich całkiem niewiele. Jak sobie zobaczycie, to jest enum, on ma tylko 4 wartości. Najpierw jest read uncommitted. To zwykle dla twardzieli, którzy chcą mieć bardzo wydajne serwisy w MySQL-u, bo to zapewnia tylko jakieś takie absolutne minimum, no nie wiem, zdrowego rozsądku, które sprawi, że transakcje nie ponadpisują sobie wszystkiego absolutnie nawzajem. Ale tak naprawdę jakieś, no nie wiem, sensowne życie zaczyna się dopiero od następnego poziomu, tak? Read committed. I to jest tak naprawdę ten zwykle w miarę defaultowy poziom w większości takich czy innych baz danych typu Postgres, Oracle i tak dalej, tak? I to jest często ten default i da się dosyć sprawnie i rozważnie z nim żyć. No ale w końcu przychodzą niestety takie wymagania, no że jednak on nie wystarcza. I co wtedy? Takim przykładem, no to jest oczywiście rezerwacja fantastycznych biletów na konfiturę. W naszym systemie mieliśmy rezerwację numerów telefonicznych, tak? Kiedy przychodzi jeden użytkownik, wybiera sobie jakiś numer ze swojej puli, no dostaje to numer 5. Potem przychodzi drugi użytkownik, on też wybiera sobie numer z wolnej puli i też dostaje 5. No ale ona jest jaka? Szybsza i szybko to zarezerwuje, a w tym czasie skomituje transakcję, a tamten użytkownik biedny co? On też robi tego update'a, no i co? No i słabo, no bo oboje zarezerwowali w sumie ten sam numer, tak? Więc ten defaultowy poziom izolacji przed tym nas nie ochroni. Na szczęście są też następne. Tam już oczywiście zaczynają się jakieś boje i problemy wielkie z wydajnością, no ale mimo wszystko. Następny to jest repeatable read. Nie wszystkie bazy tak całkiem go obsługują. Na przykład taki Oracle stwierdził w swojej mądrości, że on będzie miał tylko tak naprawdę 2 poziomy izolacji. Repeatable read, read committed i jeszcze następny. Ale dobre bazy danych tutaj mają te poziomy izolacji. Ten poziom izolacji przed czymś tam może nas ochronić. Mianowicie, że jak jeszcze raz zrobimy selecta na, powiedzmy, tym samym zapytaniu, w tym samym transakcji, no to dostaniemy tą samą wartość, mamy gwarancję, tak? A nie tak, że przyjdzie inna transakcja i nam coś pomiesza. A dalej jest oczywiście król poziomów izolacji, czyli serializable, tak? To jest oczywiście już rzeczywiście najwyższy poziom, najniższa wydajność, ale powinniśmy być bezpieczni. Niestety tutaj już się trochę zaczynają takie schody, bo definicji okazuje się nawet w standardzie ANSI, powiedzmy, są w pewnym sensie 2. Jedna, ja nie będę was męczył czytaniem tej definicji, bo jesteście po obiedzie, ja też jestem po obiedzie, ale mniej więcej chodzi o to, że transakcje możemy uszeregować w takiej kolejności, żeby nam się wydawało, że one są jednowątkowe,
To jest jedna definicja z ANSI. A druga jest mniej więcej taka, że to jest mniej więcej to, co repeatable read, plus jeszcze brak tak zwanych phantom readów. Czyli jak przyjdzie druga transakcja i ona coś nam zrobi, jakieś inserty, to jak my zrobiliśmy sobie na tabeli select gwiazdka, to mimo, że tamta była zakomitowana, to my ich nie dostaniemy, żebyśmy nie dostali jakiegoś split braina. I to jest wszystko bardzo dobrze, ale okazuje się, że te dwie definicje nie są całkiem równoważne i ludzkość dopiero chyba po kilku latach, w latach 90. stwierdziła, że nie, one nie są równoważne i wymyśliła kolejny poziom izolacji, snapshot isolation, który mniej więcej opiera się na tym, jak każde porządne MVCC, tak jak w Postgresie, że jak zaczynamy transakcję, to możemy się zachowywać, jakbyśmy dostali własną, na czas tej transakcji, własną kopię bazy, robimy co chcemy, no a potem jak przyjdzie commit, no to wiadomo, różne rzeczy mogą się dziać z lokami, ale tak mniej więcej. No i taki Oracle uważa, że to jest serializowalność i kurczę, niestety okazuje się, że to nie jest do końca tak i tutaj definicje troszkę się rozjeżdżają i mamy jakieś takie dziwne, subtelne przypadki. Mianowicie wyobraźmy sobie, że mamy bank, a w banku jak to banku, mamy konto rodzinne i mówimy, że mąż i żona, każdy może wejść na debet, ale suma ich sald to musi być większa niż zero, tak? Więc przychodzi sobie mąż, patrzy jakie ma saldo na ich koncie rodzinnym, jest 30 plus 50, większe od zera. Przychodzi żona, 30 plus 50, większe od zera. No to co robimy? Avanti, idziemy na zakupy. Zmniejszamy sobie saldo dla żony najpierw, tak? O tutaj mamy właśnie jedno takie małżeństwo z kontem, tutaj siedzą. No i żona zrobiła zakupy za 70 zł. Jeszcze cały czas saldo jest dobre, a mąż przychodzi, on robi też zakupy za 40 zł. Co byś, Michał, kupił? No i okazuje się, że loki lokami, repeatable read, repeatable readem i tak dalej. Ale kurczę, tutaj wybucha, jak niczego nie zrobimy. Bo loki lokami, ale każde z nich tak naprawdę dokonuje modyfikacji na własnym koncie, tak? A loki są tylko na tym jednym obiekcie. No i przed tym oczywiście mądry Oracle nas broni swoimi fantastycznymi słowami kluczonowymi, na przykład takim. Przypuszczam, że jak macie repozytorium w Spring Date, to jak napiszecie jeszcze do tej długiej definicji metody jakieś tam coś tam for update, to pewnie też zacznie wam to lokować. Oczywiście spada przez to wydajność, no ale tak czy owak możemy jakoś obejść. Kolega mi ostatnio zwrócił uwagę, że spora część osób oczywiście zabrałoby się do tego jeszcze w inny sposób. Mianowicie zrobiłaby optimistic locking, jeszcze więcej anotacji. No ale dobra, to też jest jakiś sposób, natomiast z tymi kontami rodzinnymi to być może nie byłoby aż tak całkiem proste. No więc jak widać, te poziomy izolacji nie są takie proste. Jest taki mądry człowiek, Martin Kleppmann. On zrobi nawet na GitHubie taką specjalną stronę i projekt, gdzie zaczął badać, jak poziomy izolacji zachowuje się przy jakichś różnych specyficznych anomaliach. No więc jak widzicie, nie jest tak całkiem łatwo. Są gwiazdki, są pytajniki i tak dalej. I im dalej w prawo, czyli im bardziej zbierzamy w stronę tego poziomu serializable, tym więcej jest jakichś dziwnych anomalii. No i tak naprawdę to jest to, z czym chciałbym was zostawić, tak? Że mimo tych prawie już 30 lat standardów ANSI SQL, tak, ACID, wszystko wydawałoby się jest jasne, to tam cały czas przy tych wyższych poziomach izolacji to nie jest, przynajmniej dla mnie to nie jest takie całkiem oczywiste i wydaje mi się, że dla sporej części braci programistycznej też nie jest. Na szczęście nie musimy mieć tego wszystkiego, ponieważ w Springu jest inna anotacja, enable mongo repositories, i ona też automatycznie włącza drugą, nie? Przynajmniej włączała do niedawna. Jeszcze do niedawna twórcy, właściciele i autorzy Mongo mówili, że jak macie model dokumentowy i dobrze go zrobicie, to wcale nie potrzebujecie żadnych ACID-owych transakcji, tak? To jeszcze z rok temu mówili. 80-90% anotacji nie potrzebuje takich transakcji, które rozpinały się na wielu dokumentach. Nie potrzebujecie, Mongo tego nie ma. Oczywiście jest brakujących 10%, ale odważna część ludzkości też potrafi sobie z tym poradzić. Parę lat temu jeden mój kolega zrobił taką prezentację, gdzie napisał, tutaj najpierw wrzucił cytat, że aplikacji bankowych nie należy robić w Mongo, no a potem następny slajd był jaki? Challenge accepted. No i on to, słuchajcie, on rzeczywiście to zrobił, przeżył, ta aplikacja nadal działa, chociaż nie wiem, czy nadal jest na Mongo, on tutaj siedzi, zobaczcie, wtedy jeszcze pracował w toku, miał dużo włosów, nie był siwy i zobaczcie, co mikroserwisy z niego zrobiły. No, ale zostawmy już Kubę w spokoju, bo w międzyczasie zadziała się bardzo dziwna rzecz. Nastał jednak rok 2018 i właściciele Mongo zaczęli mówić troszkę coś innego. W Mongo 4.0, tak, będziemy mieli wielkie, wielodokumentowe transakcje. Jak również zaczęli mówić,
Tak, to jest dopiero game changer. Jak tą funkcjonalność wprowadzimy, to zaoramy cały rynek baz danych. No i to jest takie trochę dziwne, nie? Bo do niedawna mówili, nie, nie potrzebujecie tego, nie potrzebujecie, a potem cichcem wprowadzili tą funkcjonalność i mówią, tak, to jest po prostu, to jest to. No ale jak popatrzycie, to się okaże, że od kilku lat rzeczywiście jest taki trend i coraz więcej tych baz danych chce faktycznie wprowadzać transakcje z powrotem, wprowadzać SQL-a i tak dalej. No jest ich tam jedne bardziej znane, drugie mniej. Teraz cichaczem oczywiście dorobiłem to, po tym jak Kuba powiedział, że CosmosDB nie działa, no ale jeszcze trochę ich różnych zostaje, tak? No i tak, kurczę, zacząłem się zastanawiać, o co tak naprawdę chodzi, tak? Przecież ja jestem już starym programistą i pamiętam, że kilka lat temu był cap theorem, tak? I to miało się nie dać, musiała być baza albo spójna i albo jakaś tam transakcyjna, albo dostępna i nie ma trzeciej drogi. No i co? No i pamiętam, jak Kuba też mówił, to jest twierdzenie matematyczne, ono ma dowód. No to co się teraz stało? No więc zajrzałem w końcu do tego cap theorema po kilku latach, wziąłem jakiegoś losowego bloga, no i tak patrzę, co tam jest napisane. Co to jest to consistency, availability i partition tolerance, tak? Gdzie mamy mieć tylko dwa, a nie wszystkie trzy. No i to jest wzięte z jakiegoś losowego bloga. No i z jednej strony to tak mniej więcej brzmi jakoś rozsądnie, chociaż to trzecie to już widzimy, że to jest jakiś trochę humbug. Tak, failure of the systems are very rare, to chyba jednak nie do końca o to chodzi. No ale okazuje się, że to w sumie nie ma tak do końca za wiele wspólnego rzeczywiście z tym, co tam jest udowodnione przez jakichś ludzi na początku lat 2000, tak? Bo mianowicie, jak oni mówią o tym cap theoremie, to jest tak, że zakładamy model sieci, gdzie dowolna ilość pakietów może się zgubić, opóźnić, zmienić kolejność. Jedyne, czego nie zakładamy, to obecności hakerów, które nam te pakiety przepiszą, tak? Więc to jest bardzo silny model sieci. Nie zakładamy, że mamy jakąśkolwiek synchronizację, wspólne zegary i tak dalej. Jeśli chodzi o availability, to oni w swoim modelu zakładają, że każdy node tej naszej, powiedzmy, rozproszonej bazy danych, który działa, ma nam odpowiedzieć. I to znowu jest, kurczę, no mimo wszystko taka dosyć mocna cecha, tak? I czy my tak naprawdę jej strasznie potrzebujemy, żebyśmy się mogli spytać każdego węzła, który działa i dostać odpowiedź? Być może wystarczy nam tak naprawdę taka mniejsza ilość, więc to jest ich definicja availability. A jeśli chodzi o consistency, to znowu tutaj, jak się to przeczyta i wczyta, to mniej więcej chodzi o to, że te operacje na naszej rozproszonej bazie danych powinno się dać uszeregować w taki sposób, żeby na każdym węźle ten porządek był taki sam. Więc to znowu jest taka dosyć silna cecha. No i oczywiście ludzkość zaczęła się zastanawiać, czy to jest rzeczywiście takie wartościowe twierdzenie, bo jak się nad tym zastanowimy i sobie myślimy, że mamy tu naszą rozproszoną bazę danych, no dobra, musimy się z nią jakoś komunikować. Jak ma być rozproszona, to musi być jakaś replikacja synchroniczna albo niesynchroniczna, master-slave albo master-master, no ale gdzieś te dane muszą się replikować. No a potem musimy móc odczytać, tak, z każdego noda. No to w sumie, jak popatrzycie na ten dowód, to on jest prosty, bo to jest takie, no, z grubsza dosyć oczywiste, że jak gdzieś przestaną płynąć dane, no to po prostu tą spójność stracimy już, tak? A musimy czytać ze wszystkich węzłów. Więc po jakimś czasie ludzie stwierdzili, że tak naprawdę samo twierdzenie jako twierdzenie to nie jest jakieś, kurczę, nie wiadomo co. Natomiast ono ma nas zmusić do tego, żeby pomyśleć, jakie są te nasze trade-offy, tak? Że nie możemy mieć wszystkich cech, ale może chcemy mieć większą dostępność albo większą spójność, a może jeszcze tak naprawdę, nie daj Boże, interesuje nas nie tylko spójność i dostępność, ale też jeszcze, uwaga, wydajność, tak? Czyli ten twierdzenie w sumie trochę mówi, że nie możemy rzeczywiście wszystkiego mieć. No jak sobie pomyślimy właśnie też o takim Mongo, no przecież jest dokładnie tak, jak robimy zapisy, no to możemy sobie ustalić, gdzie tak naprawdę zakończymy czekanie na odpowiedź, tak? Czy jeśli nigdzie się nie zapisze, jak to kiedyś było w defaulcie, czy zapisze się na jednym węźle, czy zapisze na większości węzłów. I tak samo, jeśli chodzi o readsy, tak? Możemy zażądać, żeby odczyt był po prostu tylko z jednego węzła, albo zapewniony, że tak naprawdę ten odczyt będzie spójny z większością węzłów, albo jeszcze jakieś tam dalsze, ostatnio wprowadzane też poziomy spójności w Mongo. Tak, no i po jakimś czasie ludzie też zaczęli pisać jakieś dalsze papiery, no bo od tego są zatrudnienie na uniwersytetach, żeby pisać papiery. I zaczęli się zastanawiać tak naprawdę, czy możemy ustalić jakieś trochę inne poziomy spójności. I wymyślili też taki model, który się nazywa High Available Transactions, który mniej więcej opisuje, jakie takie, powiedzmy, słabsze poziomy spójności możemy w dalszym ciągu mieć, przynajmniej teoretycznie,
żeby zachować, powiedzmy, wysoką dostępność, tak? No bo jak się tak zastanowimy, no dobra, to niebieskie, no to jest to, o czym mówi Cap Theorem, a to na dole to jest to, co znamy jako Eventual Consistency, które mniej więcej mówi tyle, że no jak przestaniemy pisać do tej bazy danych, to po jakimś czasie, nie wiadomo jakim, no te wszystkie nody, powiedzmy, będą takie same. No ale to nie jest jakieś takie strasznie gwarancje, które nam strasznie dużo dają, no bo my przecież cały czas piszemy i tak dalej, i tak dalej. No więc ci autorzy wprowadzają różne inne ciekawsze gwarancje. Jedno to jest gwarancja jeszcze większa niż Cap Theorem, mianowicie linearyzowalność, która mówi mniej więcej tyle, że nawet nie chodzi o to, że wszystkie transakcje będziemy mogli uszeregować, ale jeszcze one będą uszeregowane rzeczywiście w tej kolejności, w jakiej się wykonywały. A na dole mamy takie trochę lepsze, słabsze gwarancje, które możemy w dalszym ciągu uzyskać w tym modelu high availability. Tak, jedną z nich to jest na przykład monotonic reads write, czyli jak coś przeczytamy jakąś wartość, a potem przeczytamy ją jeszcze raz, one w ogóle te większość tych własności opisują na przebieg naszej komunikacji z bazą w takiej, powiedzmy, jakiejś jednej sesji, można powiedzieć, takiego no, klienta. Czyli jeśli odczytamy najpierw jakąś wartość tej bazy danych, a potem odczytamy ją jeszcze raz, to mamy mieć zagwarantowane, że ta nowa odczytana wartość nie będzie starsza niż tą, którą wcześniej odczytaliśmy. To jest takie w miarę zdroworozsądkowe. I tak samo w zapisach, że jak raz zapiszemy, a potem zapiszemy jeszcze raz tą drugą wartość, to ta druga wartość nie trafi nic tego, nic owego w przeszłość, tak? A są jeszcze jakieś dalsze gwarancje. Zapisy powinny następować po odczytach, jeśli odczytamy wartość jakąś z bazy, a potem ten, dajmy na to, klucz zapiszemy, to tak naprawdę znowu ten klucz, ten zapis tego klucza nie trafi gdzieś tam w tej hipotetycznej kolejności na niektórych nodach na czas wcześniejszy niż nasz odczyt. I okazuje się, że to są takie w miarę słabe gwarancje i możemy stworzyć sobie bazę, która rzeczywiście będzie dostępna. Jej model komunikacji z klientami będzie wysoko dostępny, a te gwarancje zostaną zachowane. A potem są następne, czyli czytamy na przykład własne zapisy, tak? Jeśli ja zmieniłem gdzieś tam w swojej sesji klienckiej zapis, dajmy na to, jakiegoś klucza, a potem go odczytuję, no to w sumie chciałbym dostać wartość, która będzie co najmniej tak nowa, jak ten mój zapis klucza, tak? Więc znowu to jest wszystko w miarę rozsądkowo, no i to wszystko do kupy daje coś takiego, jak tak zwane causal consistency, czyli mniej więcej sprowadza się do tego, że wydarzenia, które są ze sobą powiązane w tej naszej komunikacji z tą bazą danych, będą rzeczywiście następowały po sobie. Ja tutaj narysowałem to na pomarańczowo, bo to już są te modele spójności, które rzeczywiście, no powiedzmy, nie są możliwe w tym modelu takim całkiem high availability. Natomiast jeśli założymy, że nasz klient komunikuje się tak naprawdę w taki sticky sposób, to znaczy cały czas tylko z jednym nodem tej rozproszonej bazy danych, to jeszcze to jakoś da się osiągnąć. No i okazuje się, że to nie są takie całkiem teoretyczne dywagacje, ponieważ znowu to Mongo, jakieś tam niewiele wersji wstecz, chyba w wersji 3.6, wprowadziło podobny model, mianowicie sesje, tak? Które tam mają być w miarę jednowątkowe, tak? Muszą być unikatowo nazwane, one jakoś tam zarządzają swoimi tam stampami i tak dalej, ale można ich używać i wtedy używanie takiej sesji w tej komunikacji daje nam właśnie gwarancję takiego causal consistency, tak? Jak się tak nad tym trochę zastanowimy, to oczywiście wiąże się pewnie z jakimiś tam stratami wydajności, w to już nie będziemy wnikać, na razie myślimy o takich bardziej, powiedzmy, teoretycznych rozważaniach. Jak się zastanowimy nad tym, no to tak w sumie, to już jesteśmy tak naprawdę całkiem niedaleko transakcji. Brakuje nam atomowości. No i jakichś tam rzeczywiście poziomów izolacji, no bo tutaj musimy przejść z kolei już na taki model, gdzie mówimy o transakcjach, które rzeczywiście opierają się na wielu tak naprawdę obiektach, czy to dokumentach, czy kluczach, czy wierszach w naszej bazie. I tak jak mieliśmy te modele różnej takiej słabej spójności przy takim modelu, powiedzmy, sekwencyjnym korzystania z bazy, no to tu gdzieś mamy te nasze wspaniałe ACD poziomy izolacji. I okazuje się, że one nie są takie całkiem ze sobą równoważne. I dopiero jak się wespniemy na szczyty serializowalności, zrobimy coś takiego jak strict serializability, czyli rzeczywiście to jest już jednowątkowo i wszystkie operacje są jedne po drugiej, to cała ta hierarchia gdzieś się zaczyna spinać. No a więc jak widać, tam w środku jest dużo niuansów, no ale jak się nad tym zastanowimy i pomyślimy, jak już mamy te sesje w Mongo, to co im jeszcze brakuje do transakcyjności? No brakuje im właśnie tej atomowości, tak? I to mniej więcej można, tak oczywiście strywializując i spłycając, bo to wszystko jest bardziej skomplikowane,
poparć sobie na to, że no dobra, buforujemy gdzieś te operacje razem, tak? Robimy atomową replikację tych kilku naszych obiektów już po tym, jak jest commit i tak dalej, no i tak jak się nad tym zastanowić, to ja nie powiem oczywiście, że wszystko rozumiem, ale jestem w stanie w to uwierzyć, że to jakoś może działać. Oczywiście wypadałoby, żeby zanim używać funkcjonalności, no to żeby jeszcze oczywiście przeczytać jej dokumentację. No, ta dokumentacja miejscami, to jest oficjalna dokumentacja Mongo, ona nie jest aż taka strasznie jasna. Ja dalej nie jestem taki stuprocentowo pewny, co autor chciał przez to powiedzieć, więc trzeba przez to pewnie przebrnąć, ale jak to przebrniecie, to możecie to stosować. Ale są też większe problemy, mianowicie jakie są ograniczenia obecnie tych transakcji. No, w wersji 4.0 możemy robić wielodokumentowe transakcje na replika setach. A jak mamy shardy, no to jeszcze nie. No i tu jest właśnie pies pogrzebany, no bo w sumie jak się tak nad tym zastanowimy, jak nie mamy shardowanego tego Mongo, tylko jakąś tam po prostu replikację i tak dalej, to w sumie to nie jest aż tak, no nie wiem, aż taka straszna różnica, co jak mamy Postgresa i jego replikację też, tak? To cały czas jest w pewnym sensie jeden kawałek bazy danych. Ale jakbyśmy chcieli mieć te transakcje na wielu shardach, no to już wchodzimy w taki dosyć niebezpieczny teren. Wchodzimy na grząskie wody rozproszonych transakcji. O! I oczywiście nie powinniśmy tego mówić na porządnej konferencji, ale wchodzimy na grząskie wody tu face commita. No właśnie. Jak ktoś jest starszym programistą, no to pamięta, o co chodzi w rozproszonych transakcjach i w two-face commitach, tak? To przede wszystkim musimy mieć porządny serwer aplikacyjny jak WebSphere, WebLogic albo coś takiego. On ma wspaniałego zarządcę transakcji XA, tak? I wtedy już możemy absolutnie wszystko łączyć w jednej transakcji Postgresa, Oracle, ActiveMQ, jeszcze Echa Cache'a i Ignite'a. Każdy ma swoje drivery i to wszystko jest atomowe, tak? Byliście tam? Ja tam byłem, jak robiliśmy integrację i czasami nawet to działało, bo wszystko oczywiście stało w jednym data center. Oracle, jak wiadomo, jest tak wysoko dostępny, że w ogóle nie musimy się martwić, że kiedykolwiek padnie. No i kluczowa sprawa to taka, że używaliśmy tych rozproszonych transakcji, kiedy powiedzmy, no wydajność była potrzebna poniżej jednej operacji na sekundę. No to wtedy to jeszcze jakoś działa, bo to są bardzo ważne transakcje i bardzo ważne dokumenty. No niestety, jak mamy trochę mniejszą dostępność, chcemy większą wydajność, no to dochodzimy do takiego miejsca, gdzie stwierdzenie, że two-face commit, który jest właśnie w tych transakcjach rozproszonych, to jest anti-availability protocol. Tweet jest Jonasa Bonera, tego od Aki, a autorem powiedzenia jest Pat Hillan, który był chyba CTO Salesforce'a, więc to są mądrzy ludzie. No i w sumie trzeba im uwierzyć na słowo. Ale możemy się też przyjrzeć, dlaczego tak naprawdę tak się dzieje, jaki jest problem z tym two-face commitem. No bo jak to jest? Mamy na górze naszego wspaniałego zarządcę transakcji, tak? Bitronixa, Atomic Kosa albo innego Geronimo. No i on ma tu swoich padawanów. System 1 i system 2. Możemy dla uproszczenia założyć, że są dwa orakle. I co on mówi? Komitujcie. A oni co mówią? Dobrze, skomitujemy. No mogło jeszcze w tej chwili powiedzieć, nie chcemy komitować, no i wtedy przerywamy. No i mówią temu koordynatorowi, on zbiera wszystkie odpowiedzi, komitujemy. I co robi dalej? No mówię do swoich padawanów jeszcze raz. To teraz to już naprawdę, komitujcie. A oni co odpowiadają? Dobrze, skomitujemy. No i protokół się kończy, transakcja jest zatwierdzona. Fajnie, nie? Natomiast jednym z głównych problemów jest na przykład to, że jest to dosyć blokujący protokół i jak nasz wspaniały serwer aplikacji złoży się w tym miejscu, bo na przykład robimy wdrożenie i coś nie poszło, to wtedy te biedne systemiki nie wiedzą, co zrobić, bo one już nie mogą się za bardzo wycofać z tej transakcji i muszą cierpliwie czekać. A wiecie na co? Aż przyjdzie mądry DBA i zwolni loki. No, więc dostępność tego protokołu nie jest jakaś fantastyczna. Są sposoby, żeby to obejść. Ludzkość wymyśliła na przykład free face commity, które już się podobno nie blokują, no ale oczywiście wymagają jeszcze większej ilości komunikacji. To stało się nawet chyba ze 30 lat temu. A potem myśleli dalej i zaczęli wymyślać algorytmy związane z konsensusem. Paxosa, Rafta, Zaba tego z Zookeepera i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. I one jednak gdzieniegdzie są wykorzystywane. Więc co powinniśmy myśleć w ogóle o tych rozproszonych transakcjach? No i oczywiście odpowiedź brzmi, jak każda dobra odpowiedź informatyka, jak brzmi? To zależy, tak jest, ponieważ one mogą być różnych rodzajów.
Jedne to są tak zwane homogeniczne transakcje, tak? Czyli właśnie tak jak w przypadku tej rozproszonej bazy danych, na przykład tego Mongo, tak? No mamy wiele shardów, więc z pewnego punktu widzenia ta transakcja na kilku shardach będzie rozproszona, no ale to jest cały czas w sumie jeden system, no i możemy tak jakoś mieć niejasną nadzieję, że on się będzie zachowywał w spójny sposób. A możemy mieć też systemy heterogeniczne, o których nam Jakub dzisiaj mówił, tak? Czyli i nie tylko on oczywiście, czyli wszelkiego rodzaju mikroserwisy. No i tutaj to chyba ludzkość rzeczywiście doszła do nomen omen konsensusu, że te rozproszone transakcje to nie jest najlepszy sposób. No i trzeba wykorzystywać te wszystkie tam mądrości, które są we wszystkich książkach o patternach mikroserwisów, czyli idempotencja, dostawę at least once, jakieś różne akcje kompensacyjne, sagi, albo jesteśmy, jeśli jesteśmy całkowicie modni, no to jakieś tam conflict free. O kurczę, coś tam data types. Tak czy owak, te typy danych, które mają operacje, które mogą być przemienne, tak? Tak jak edycja dokumentów w Google. No ale ponieważ ja tym razem nie zamierzam mówić o mikroserwisach, tylko o bazach danych, no to pomyślmy sobie, co się może stać, jeśli rzeczywiście ograniczymy się do tego modelu takiego homogenicznego. I wtedy mniej więcej dochodzimy do tego miejsca, no gdzie są różne nowe, ciekawe bazy NoSQL-owe. Żadne z nich nie jest jeszcze chyba, w moim poczuciu przynajmniej, taka strasznie popularna, ale możemy przynajmniej tak króciutko rzucić okiem i zobaczyć, co one tak naprawdę nam proponują, jakie rozwiązania. No i pierwszą z nich, która się pojawiła tak ładnych kilka lat temu, najpierw jako taki wewnętrzny system Google'a, to jest Spanner, on pochodzi tam z 2012 roku, a obecnie chyba z rok temu wypuścili to na wolność. Niestety, ja z tego nie korzystałem tak do końca w tym cloudzie, więc nie wiem, tak jak Kuba się dowiedział, że Cosmos DB nie działa, to nie wiem, czy to działa, ale możemy się przynajmniej przyjrzeć, jaki jest model teoretyczny, bo on jest w sumie całkiem ciekawy. No i tam autorzy tegoż Spannera mówią, że no tak, no, tu face commit jest uważany za zbyt drogi i za mało dostępny i sprawia problemy wydajnościowe, ale my uważamy, że deweloperzy to nie powinni za dużo myśleć o tych poziomach izolacji i wolimy, żeby oni po prostu cały czas korzystali z tej serializowalności transakcji, a jak co jakiś czas, no dobra, będzie problem wydajnościowy, to przyjdą do nas i się poskarżą. No to jest oczywiście takie, można powiedzieć, dosyć odważne stwierdzenie, no ale oni pracują w Google, ileś lat to stosowali, więc może jakoś tam to jest. I ten spanner to działa tak, oczywiście znowu trywializując i wyproszczając mniej więcej w taki sposób, że znowu mamy shardy, mamy repliki, wszystko dobrze. I jak zapisujemy, powiedzmy w takim modelu nawet nietransakcyjnym, te nasze operacje, to one z kolei są replikowane w taki sposób, taki właśnie dosyć synchroniczny, tak? Za pomocą takich algorytmów konsensusu, gdzieś tam w środku jest ten Paxos i tak dalej, więc nie jest to replikacja asynchroniczna. I dzięki temu osiągają całkiem niezłą spójność, a z kolei na tym jeszcze mają nabudowane dodatkowe funkcjonalności, które zapewniają możliwość robienia transakcji obejmujących wiele tych shardów. No i wtedy jest tak, że każda taka transakcja znowu robi sobie jakiegoś ad hoc rozproszonego zarządcę transakcji, który jeszcze się tam dogaduje ze sobą za pomocą tegoż Paxosa i potem te transakcje gdzieś tam replikuje na poszczególne shardy. No i tak naprawdę to by wszystko jeszcze nie mogło tak do końca działać, ale ponieważ oni są w Google'u, to mają swoje serwerownie, a w swoich serwerowniach mają jeszcze zegary atomowe, GPS i inne tam takie, w związku z czym każde z tych serwerowni, każdy z tych shardów ma bardzo dokładnie wyliczony czas. Nie tak jak NTP, który wiadomo, no, czasami coś się walnie, tylko taki rzeczywiście z dokładnością do milisekund. I okazuje się, że wtedy, jak założymy zsynchronizowane zegary, to te wszystkie twierdzenia tak naprawdę w pewnym sensie biorą w łeb, wszystko się zmienia i okazuje się, że przy takich założeniach, no te transakcje możemy w jakiś pewny sposób uszeregować w taki jednowątkowy sposób, tak? I to jest ich model działania. No i właśnie. I potem mniej więcej dochodzą do takich stwierdzeń. Autorem tego stwierdzenia jest pan Brewer, który rzeczywiście jest autorem tego cap theorema. On teraz pracuje w Google, więc może niekoniecznie jest taki całkiem obiektywny, ale mniej więcej stwierdził coś takiego, że dostępność usług google'owych jest tak wysoka, że w sumie użytkownicy mogą tak naprawdę zignorować wszystkie problemy, wszystkie partycje sieciowe i stwierdzić, no dobra, to jest ten system, który jest consistent i available. No, to jest oczywiście znowu takie dosyć odważne stwierdzenie, ale oni dalej argumentują to mniej więcej w taki sposób, że okej, no wiadomo, może jakiś switch pójść, coś tam, zmiana konfiguracji będzie zła, ale wtedy
nasza baza może być przestać być dostępna, ale jest duża szansa, że nasze usługi, które są u nich zdeployowane, to też nie będą działać. W związku z tym, skoro cały nasz system przestanie działać, to co to za różnica, czy baza danych będzie, czy nie będzie. Możemy założyć, że wszystko jest wysoko dostępne. No, czas pokaże, czy oni rzeczywiście na takim podejściu wygrają. Natomiast no, rzeczywiście fakt, że mają własny hardware, własną sieć niezależną od internetu, no to na pewno daje im jakieś przewagi. Ale naukowcy po różnych akademiach zaczęli dumać i stwierdzili, że ten Paxos, no to też jest jakiś taki algorytm typu two-phase commit, tak? Jego wydajność nie będzie za fajna i zaczęli myśleć dalej, jak to poprawić. I są jakieś takie ciekawe podejścia oparte na takich algorytmach typu Calvin, jeszcze jakieś tam inne. Teraz są używane tylko w takich dosyć, powiedzmy, niszowych bazach danych, chociaż niby komercyjnych. Jedna to jest FaunaDB, jeszcze podobne, trochę starsze podejście ma VaultDB. I oni mówią mniej więcej w taki sposób. No znowu mamy repliki, mamy shardy, tak, to wszystko się zgadza, ale tak naprawdę, jak robimy te nasze transakcje, no bo transakcje tutaj nam chodzi, to tak naprawdę komunikujemy się z jednym zreplikowanym zarządcą transakcji, takim jednym wspólnym i on tak naprawdę rządzi. On grupuje te transakcje w batche. Wiadomo, jak zboczujemy, to będzie szybciej. Te batche to są, powiedzmy, takie po kilka milisekund, więc nie musimy się specjalnie przejmować. To nie są takie batche, jakie znamy po kilka minut. On batchuje te transakcje, ustawia je w kolejności u siebie, nie komunikując się w ogóle z tymi shardami i miejscami, gdzie te dane rzeczywiście są, a potem rozsyła. Rozsyła deklaracje tych transakcji, mniej więcej tak, jakbyśmy mogli sobie wyobrazić, że to są tak naprawdę no, kody procedur w PLSQL-u, tak? Czyli to nie jest tak, że my z naszego kodu mówimy, no dobra, teraz chcę rozpocząć transakcję, robię, może sobie wywołam jakiś rest serwis, a może coś tam jeszcze. Nie, ja mówię, wykonaj mi te i te polecenia, tylko atomowo. I dzięki temu on może zapewnić, uszeregować je i zapewnić jakiś taki deterministyczną kolejność wykonywania tych transakcji, tak? I potem to już jakoś każdy z tych nodów, każdy z tych shardów, z tych replik, to jakąś tą kolejność, on sobie te wszystkie transakcje wykona rzeczywiście na tych danych, ale ponieważ kolejność jest deterministyczna, no to będzie wszystko spójne, tak? No i to wydaje mi się dosyć ciekawe podejście, bo jak się na to trochę tak spojrzy, ono wymaga pewnych ograniczeń od tego, jak my te transakcje będziemy robić, ale tak naprawdę co nam to przypomina? No mnie to przypomina programowanie funkcyjne, skalę, efekty, monady i wszystko to, co lubimy, tak? No bo wszystko jest bardzo deklaratywne, a nie jakieś tam imperatywne, begin, rollbacki i inne tam takie. Rozdzielamy definicję tego, co chcemy zrobić od wykonania, zakładamy, że nie ma efektów ubocznych, no i potem mamy dzięki temu profit, tak? Jak się coś wywali, to możemy to powtarzać, nie ma żadnych problemów. Tak, no oczywiście, czy to podejście się sprawdzi i czy będzie działało, no to powiedzmy, można powiedzieć, że trochę czas pokaże, tak? Tak jak mówiłem, to nie są jeszcze jakieś strasznie rozpropagowane podejścia, bazy danych, które są rzeczywiście przez wszystkich i wszędzie wykorzystywane. Więc teraz jeszcze w ostatniej, powiedzmy, części tego toka troszeczkę zejdziemy na ziemię, tak? Ale tak nie do końca. Wrócimy do kawki. Kuba już trochę mówił o kawce. Jak ktoś chce się więcej dowiedzieć, zwłaszcza o kawka streamach, to na następnym slocie będzie mówił Radek Schmidt o kawka streamach. Ale dlaczego ja to mówię, tak? No bo przecież kawka to jest ten nasz rozproszony, zreplikowany log zdarzeń, tak? Piszą sobie producenci do jakiegoś tam, powiedzmy, takiego logicznego pliku. To się gdzieś tam znowu replikuje. A potem przychodzą konsumenci, tak? I każdy czyta w swoim tempie, bo to jest tak mniej więcej jakby czytali plik z logiem. Każdy utrzymuje swoje offsety i pamięta, w którym miejscu tego pliku jest, więc to wszystko jest bardzo niezależne, można się cofać w czasie. Ma to wiele ciekawych właściwości, ale tak naprawdę jest dosyć prostym modelem. I znowu dokładnie tak, jak Kuba powiedział, to nie jest prawdziwy broker komunikatów, tak? To nie jest prawdziwy ActiveMQ i nie będziemy mieli rozproszonych transakcji z naszym fantastycznym oraklem. No więc w niektórych zastosowanych ludzkość rzeczywiście zaczęła się zastanawiać, no dobra, no to co my biedni możemy zrobić, tak? Jak my mamy takie jednak przypadki użycia, chcemy odczytać z kawki, przetworzyć, wysłać do naszego wspaniałego orakla i żeby to było jeszcze w miarę exactly once. Albo jak chcemy, no właśnie tak jak przy kawka streamach, tak, odczytać z kawki, przemielić i wysłać, tak. To, żeby było at least once, to jest w miarę proste. Ale jak zrobić to exactly once? No i trzeci przypadek, tak, to mamy naszego starszego orakla albo Postgresa, tak, trzymamy tam jakieś swoje
powiedzmy logi transakcji i chcemy to przepchać z dołu w jakiś taki w miarę atomowy sposób na Kafkę. No i autorzy Kafki myśleli, oni są bardzo mądrzy, więc mają taką swoją wizję, to jest dosyć niesamowite, ale oni rzeczywiście mają wizję, która rozciągnęła się na kilka lat, no i w końcu dorobili tak mniej więcej z rok, z półtora roku temu faktycznie transakcję. To znowu było rozciągnięte na kilka releasów Kafki. Na początku byli idempotentni producenci, potem jeszcze jakieś dalsze funkcjonalności, a teraz od Kafki bodajże 0.11 są rzeczywiście transakcje. No i zobaczmy, co one tak naprawdę, co one mówią i na czym polegają. No bo to nie są przecież takie transakcje jak w bazie danych. Mówią mniej więcej tyle, że jak mamy sobie tych producentów, oni rzeczywiście mogą rozpocząć tą transakcję, no i dalej piszą do tych swoich topików, piszą, ale jest mądry zarządca transakcji, który oczywiście pod spodem co ma? Jeszcze dodatkowy topik kawkowy, bo w Kafce wszystko jest topikami. I on pamięta, które transakcje się rozpoczęły, a w tych docelowych topikach, do których oni piszą, tam są wstawiane jakieś specjalne markery, które mówią, no dobra, to tutaj ten producent zaczął transakcję, tak? On tutaj, te wiadomości to są w ramach tej transakcji, a dopiero jak skomituje albo zabortuje, no to wtedy wiemy, że na tym topiku od tego do tego miejsca była ta transakcja, to wszystko jest kontrolowane przez tego zarządcę. No właśnie. I te wiadomości, jeśli producent chce czytać w sposób transakcyjny, to one wtedy dopiero są dla niego dostępne, tak? Żeby był poziom read committed, czyli ten konsument dostanie te wiadomości dopiero wtedy, kiedy producent zakomituje transakcję. A wcześniej co się stanie? A wcześniej okazuje się, że ten biedny konsument będzie musiał czekać na zakończenie tej transakcji. Więc transakcje w Kafce są całkiem przydatne i całkiem, zdaje się, potencjalnie mogą być wydajne, tak? Bo mamy tego jednego koordynatora, tak naprawdę tam nie ma jakichś specjalnie rozproszonych protokołów koordynacji. Mamy możliwość rzeczywiście atomowego wysyłania wiadomości, tak? Ten, znowu tak naprawdę ten producent to musi on mieć jakieś tam spójne ID i tak dalej, i tak dalej. No ale wiadomo, jak mamy transakcję, to zwykle jednak chcemy to robić jednowątkowo. I możemy konsumować na poziomie izolacji read committed. Tak w miarę. Tylko to się oczywiście, wyższych poziomów izolacji nie ma. Zaraz do tego dojdziemy. To jest dosyć spore ograniczenie, ale istotne. No ale oczywiście wiąże się to z tym, że ponieważ ten konsument zawsze czyta z tego logu zdarzeń po kolei, to jeśli on natrafi na początek jakiejś transakcji, no to się on raczej musi zblokować i nie może już niczego przeczytać, dopóki rzeczywiście ta transakcja się jakoś tam nie skończy. No bo wtedy nie wiadomo tak naprawdę, co się może stać. Więc tutaj wydaje mi się, że te transakcje to nie powinny jednak trwać tak z pół godziny, tylko raczej kilka milisekund. Ale już wiele ciekawych efektów za pomocą tego możemy zrobić. W szczególności możemy rozwiązać problem takiego w pewnym sensie exactly once delivery w miarę, gdzie chcemy przeczytać coś z topika kawkowego, ileś tam tych wiadomości i w sposób atomowy zapisać po przetworzeniu jakiś wynik na inny topik, tak? Jak to zrobić, skoro tak naprawdę w tych transakcjach, tak jak o tym mówiliśmy, to tak naprawdę no, jedyne, co mamy zagwarantowane, to atomowe produkcje wiadomości. No i tutaj haczyk polega na tym, że tak naprawdę to, co my trzymamy też w topiku, to jest offset, w którym miejscu jesteśmy. Więc jak ten konsument przeczyta tych 10 wiadomości, potem zapisze, to atomowo na topik wyjściowy, to potem atomowo może stwierdzić, no dobra, to ja zapisuję do tych atomowo do dwóch topików. Jeden topik wyjściowy, a drugi topik z offsetami, gdzie skończyłem. I w ten sposób dostajemy w miarę rozsądne gwarancje jednokrotnego dostarczenia, kiedy czytamy z jednego topika kawkowego i kończymy na drugi. Tak, no oczywiście, jeśli wchodzą w grę jakieś interakcje ze światem zewnętrznym innym niż Kafka, te wszystkie gwarancje robią się takie trochę delikatnie mówiąc śliskawe, ale czasami też można to trochę poobchodzić. I to jest akurat pattern też znany od dosyć dawna. Jak pozbyć się w takim przypadku rozproszonej transakcji? Czytamy z Kafki, a chcemy zapisać do bazy danych. No to okazuje się, że jest to całkiem prosto, żeby zrobić w miarę exactly once, ponieważ te offsety tego topika, gdzie my jesteśmy przy czytaniu z niego, zapisujemy po prostu w tym naszym wszechmocnym oraklu, razem z tymi danymi, które chcemy tam wepchnąć. Orakl jest duży, jedna tabelka na offset jeszcze się zmieści. No jak wiadomo, komity między dwoma tabelkami w bazie SQL-owej, ACID-owe, no to nie jest jakiś straszny high-tech. Więc to możemy osiągnąć. No i na odwrót, jeśli czytamy z orakla, tak, i wpychamy na kawkę, to jeśli chcemy po prostu jakiś, powiedzmy, log transakcji z tego orakla czytać po kolei,
no to oczywiście ten offset w tabeli oraklowej, na którym jesteśmy, możemy bezpiecznie też atomowo razem z tymi docelowymi rekordami atomowo wrzucić na kawkę. I też mamy w miarę całkiem niezłe gwarancje, dzięki temu, że tak naprawdę przesunęliśmy rozproszenie tej transakcji tylko do jednego tego systemu, o którym już możemy powiedzieć, że on jest homogeniczny i transakcje na dwóch tabelkach są dostępne. Oczywiście, jak chcemy coś wysłać do restowego serwisu, no to jesteśmy... To jesteśmy trochę gdzie indziej, musimy sobie radzić w inny sposób, bo jak wiadomo, restowych transakcyjnych serwisów za bardzo nie ma jeszcze, nie ma czegoś takiego jak REST-T. No i miejmy nadzieję, że nie będzie, no ale tutaj oczywiście radzimy sobie za pomocą naszych normalnych konceptów typu idempotencje i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, więc podsumowując transakcje w kawce, to rzeczywiście one są tak prawie effectively, jak to mówią autorzy, exactly once, pozwalają nam to osiągnąć. Mają takie w miarę rozsądne gwarancje atomowości dostarczenia, no ale musimy uważać, bo te efekty uboczne wtedy to jest taka trochę śliska sprawa, bo czasami te transakcje muszą się ponowić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast problematyczne jest też to, że one mają dosyć taką, no można powiedzieć, słabą izolację, tak? To było tylko to read committed. Jak sobie wyobrazimy, że mamy konsumenta, który chce czytać z dwóch topików albo nawet z dwóch partycji na tym topiku i robić jakieś szachermachery, żeby mieć izolację od pozostałych transakcji, czyli przypadek znowu jakichś transakcji bankowych, to wtedy robi się dużo, dużo trudniej. No i ludzkość powoli zaczyna myśleć, coś z tym zrobić. Na przykład taki silnik przetwarzania strumieniowego jak Flink ostatnio dorobił się swojego płatnego i zamkniętego rozszerzenia, które twierdzi, że potrafi rzeczywiście z wielu strumieni transakcyjnie czytać w rozproszony sposób. No znowu czas pokaże, co się z tym stanie. No pora powoli kończyć, bo już mi się świeci, że mają być pytania. Więc jeszcze tak podsumowując. Pierwszą rzecz, którą chciałbym, żebyśmy zapamiętali, to że nawet transakcje ACID-owe, poziomy izolacji w nich, to niekoniecznie jest taka oczywista rzecz i jak zabieramy się do roboty, to warto sobie przypomnieć o tych wszystkich anomaliach. Druga to jest taka, no znowu to się może odnosić oczywiście do wszystkich systemów, ale ja mam takie poczucie, że szczególnie w tych nowych bazach danych trzeba dokładnie czytać dokumentacji, bo jest tam mnóstwo takiego marketingowego, za przeproszeniem, bullshitu. I znalezienie tych wszystkich gwiazdek i przypisów, które sprawią, że zrozumiemy, dlaczego akurat w tym przypadku to nie zadziała, albo dlaczego w tym przypadku będzie bardzo wolno, no to często nie jest takie proste. Więc warto jest zbudować sobie też jakąś sensowną, powiedzmy, taką wiedzę ogólną i do tego to bardzo polecam tą książkę. Ta książka jest genialna, jest tu dużo, dużo więcej niż to wszystko, o czym ja mówiłem. No ma 600 stron, ale to jest naprawdę... I w ogóle Martin Klepan to jest bardzo w tych wszystkich sprawach mądry człowiek. Tak, jak już ktoś chciał, to zrobił zdjęcie, to jeszcze ostatnia uwaga jest taka, że tak jak prawa natury, prawa jakichś tam systemów rozproszonych się nie zmieniają, no to jednak czasami technologia idzie do przodu i niektóre te trade-offy, które musimy robić, no to mogą się trochę zmieniać, tak? Prędkości światła nie przekroczymy, ale może się zdarzyć, że jednak dostępność i wydajność naszych systemów będzie taka duża, że za jakiś czas, kto wie, obudzimy się w świecie, gdzie możemy założyć, że te transakcje faktycznie będą serializowalne na wielu obiektach rozproszone, tak? I nie będziemy musieli się martwić tym wszystkim, no czego sobie i wam oczywiście życzę, tak? Więc bardzo dziękuję, cieszę się, że przyszliście i nie zapomnijcie odwiedzić nas na naszym stoisku. Jakby były jakieś pytania, to pewnie już czas się kończy, więc albo mogą być teraz, albo podejdźcie.